Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Rustler, czyli takiego polskiego GTA. Wiesz co chodzi? Nie pamiętam, co my mieliśmy tu zrobić, bo ostatni raz grałem w tego Rustlera, no sporo ilość czasu temu. Nowe zadanie poboczne mamy jakieś tutaj po prawo. Chętnie bym się tam udał, muszę się znowu przyzwyczaić tutaj do grania, jak tu się chodzi, bo już kompletnie zapomniałem o tym. W prawo, okej. Kurczę. To nie jest prawo, ty. To jest prawo. No dobra, idziemy. A wy słuchajcie, możecie lajka zostawić. Komentarz, paść na Twittera, Twitcha. Wszystko macie oczywiście w opisie. Mam chyba tego perka, co mogę zbierać. Dobra, elegancko. Zbierać oczywiście rzeczy, kiedy jadę na koniu. Ja muszę w ogóle zacząć kończyć zdania. Ja często mówię pół zdania i do końca nigdy nie wiadomo, kurwa, o co mi chodzi. Nawet sam czasem oglądam te filmy i zielonego pojęcia nie mam, co przed chwilą mówiłem, nie? Mimo tego, że ten film nagrywałem, no nie wiem, powiedzmy. No, skończyłem nagrywać, nie wiem, 30 minut wcześniej nagrywałem odcinek i już nie wiem, o co chodzi. Wielka bitwa o rejestrację. Gaj, niebiosom niech będą dzięki, że cię znalazłem. Odkryliśmy sposób, by uczynić nasz święty Graal legalnym. Kogo chcecie, żebym zabił? Oj ty figlarzu, nie będzie żadnego rozlewu krwi. Okazuje się, że istnieje pewien starożytny rytuał. Ścieżką legalności kroczyć zaczniemy poprzez rejestrację w urzędzie miasta. Uważamy, że nasz kamrat i najbliższy przyjaciel powinieneś być obecny w tej wiekopomnej chwili. Za mną. Czekaj, nie, cholera. No dobra, spotkaj się z rycerzem pod urzędem miasta. Czy idzie? Znowu pod my klikam mapę, ty. Jak przed chwilą, jak na sam chyba starcie klikałem, słuchajcie, mam wrażenie, że pod taba klikałem, dlatego ostatecznie sobie pod tego taba przerzuciłem, nie? Żebym teraz mam pod tabem jakby odpalał sobie minimapę. To wydaje mi się, że właśnie nie wiem, teraz coś grałem i znowu pod my klikam na mapę. Co ja teraz grałem? Kurczę, pamięć złotej rybki. Gotika grałem. I wiecie, pod czym była mapa w Gotiku? Mapa w Gotiku była pod my. Więc teraz znowu chcę my kliknąć. Teraz za każdym razem, kiedy będę chciał odpalić mapę, zamiast kliknąć taba jak wcześniej w Falloutie, bo nagrywałem wcześniej serię z Fallouta, dlatego sobie pamiętam, przestawiłem na taba, to teraz po nagraniu serii z Gotika, no to kurczę, będę klikał my za każdym razem. A swoją drogą polecam serię z Gotika, bardzo fajnie wyszła. Znaczy, no taka w porządku wyszła, w porządku, znowu my chcę kliknąć. Bardzo mi się podoba, jak to ostatecznie wyszło. Jest gites, giga. Jest giga gites. Dobra. Muszę siąść? Halo? Patrz i podziwiaj, majestatyczny urząd miasta. I również majestatyczna kolejka. Słuchaj, Gaj. Prawdziwa widzi nam się tak, że jesteś nie tylko naszym najdroższym, nie najdzielniejszym przyjacielem, ale też w przeciwieństwie do nas, obywatelem tego wspaniałego królestwa, lokalsem, mówiąc dosadnie. Myśmy tu, nie tutajsi, a to oznacza, że jedyne ty możesz zrobić, zarejestrować legalnie naszą skromną gorzelnię. Czyli to o to chodzi. A, nie, nie, w życiu. Wciąż pozostajesz przede wszystkim naszym ukochanym kamratem. A teraz musimy zająć się palącymi sprawami. Czy pozostaniesz w posterunku na tej podstępnej kolejce? Dziękujemy ci z głębi naszych walecznych serc. No chyba za jaja robicie. Czekaj w kolejce. Boże, kurwa. A może pójść tą kolejką? O kurwa, ty! Panowie! Ale się wkurwili, że nie wbiłem na tego, dobra.
Jak to pokonaj rozłoszczonych ludzi? Problem jest taki, że ja nie mam szkapy. Możeś, kurwa. Szybko ładuj tutaj. Aj, niedobrze widzowie, niedobrze. O! To mi się podoba. Dobra, jeden padł. O, mam pomysł. Albo dobra, może nie. Dobra, ładowanko. Dwa, ładowanko. Myk, dobra, spierdalam to szybko. I co teraz? Wejdź do urzędu miasta, wejdź do urzędu miasta, szybko! Bez towarzysza straży? Co to znaczy? A tu jest ten. Plakat, widzę go. Dam radę. Ale nie mamy kondycji. Tak w prawdziwym życiu. I myk. Dobra, jest. Idziemy na konia. Tu jesteś. Nasz najdroższy gaj, jak poszło, proszę nie budź się nas za nosy ani chwili dłużej. Jesteście zarejestrowani. Jejku, jej. Naprawdę, naprawa nas to bezbrzeżną uciechą. Coś tam. Kierunek nasz legalny przybytek. Skoro już się bawimy, ściągamy się doń. O! Ścigamy? Zaczekajcie, no cholera jasna. A. Do gorzelni? Idzie. O kurwa, minuta? Minuta to trochę mało mi się wydaje. Nie wiem. Plus nie wiem, czy nie muszę i tak oprócz tej minuty też trzeba być pierwszy. Przydałby się lepszy koń. Nie jest to najszybszy koń w mieście. To jest bardzo szybki koń. Chyba. Ta, szybki koń. No, to jest szybki koń. Już nie ogarniesz, co się dzieje, czy ja nie ogarnię. Zbroję. Ale w sumie mam zbroję, tylko HP nie mam. Dobra, łatwo. Czy to święty Graal? To niemożliwe, to musi być przyjaciele. Zostaliśmy pobłogosławieni najprawdziwszym świętym Graalem. Nie rozumiem. A, że tu, ty, faktycznie. O. Ty zaczekaj, to może być. Haha, wygłupkowate malutkie harcerzyki. Wpadliście prosto w naszą pułapkę. Biedny Sir CJ. Bracia, doboni bardowie będą śpiewać pieśni o tej bitwie. Twierdzimy mniej więcej w waszym kierunku za sabotaż naszej gorzelni. Do broni! Zostawcie mnie. Kurwa. Dwa hity? Halo? Dobra, dobrze, że tu jest tego, wczytanie. Ty, na dwa hity se padłem, jak Bob. Dawaj, dawaj. Czekaj, kurwa, daj mi chwilę. Dobra, miecz i tarcza. Ty, ja tu się jakoś... A czemu? A ten w ogóle mnie praktycznie nie bije, co jest? Chciałem mieć kondycję lepszą. Oni z pięści biją, co jest? Sorry. I to czemu na dwa hity wtedy padłem? Chyba, że ten główny chłop mnie zaatakował. Bo skusy dostałem.
Nie mogę w to uwierzyć, biedny Sir CJ. Polegi Robbins, to co wierzył, alkohol. Pamiętaj o nim, nigdy nie wyblaknie. Będziemy kontynuować jego dzieło na solidnym, legalnym fundamencie. Dziękujemy ci za wszystko, co dla nas zrobiłeś, Guy. Powinieneś być rycerzem, wiesz? O, okej. Dobra, słuchajcie, misja została wypełniona, już tutaj nie mamy żadnej misji przy tych chłopów, ale mamy za to ulepszenie. Umiejętności. Chciałbym w sumie tu iść, co to jest? Zaklinacz koni. Gaj nie spada z przeciętnych koni. No to jest coś, co ja bym w ogóle chciał, a to? Kusze przeładowuje się szybciej. Żelazne płuco, też jest koks. Ja bym wziął to, że nie spadam z koni. To jest koks, bo... No bo jest koks. Będę mógł sobie podupcać każdym koniem, będzie zajebiście i tak. Miodzio. Dobra, idziemy robić jakąś misję. Misję... możemy główną zrobić w sumie. Nie ma to znaczenia. Zobaczymy. Czy coś tu w ogóle można kupować? Bo po coś ja golda zbierałem, pamiętam. Chyba na misję główną był gold, nie? Że jakby mogłem tylko zrobić misję główną, więc ja już zbieram jakąś pewną ilość golda, tak mi się wydaje. Coś takiego było. Ale możemy zobaczyć tutaj, zajrzeć do głównej misji. Mamy tutaj kłościka. Boka. Mięsne muffinki. Ładuj się na konia, szef chce nas widzieć. Teraz? Po co? Po cholerę. Czort wie, słuchaj. Jakby co gadkę zostaw mi, okej? Okay? Szef nas goni. Jak tam proces podrabiania papieru? W toku. Też mógłbyś się coś dorzucić, znasz mnie. Moją zmyłką jest wymyślanie rozwiązania, nie zabieranie pieniędzy. To twoja działka. Odnośnie pieniędzy nadal wisisz mi kasę. Serio, wydaje mi się, że już ci oddałem. No nie. A jestem pewny na 100%. Musiałeś być zbyt dęty i teraz nie pamiętasz. Jedyna rzecz, jakiej nie pamiętam, to żebyś kiedykolwiek był uczciwy, dupku. Odezwał się święty. Dobra, idziemy. Gdzie lecimy? Na dół. Do szefa. Mąkę giga. Halo? O kurde, ty chyba faktycznie jest pana z tych koni, bo nie wiem, tak sobie zadupcam każdy możliwy ten i... No, Mr. Szefo. Czy wy zawsze musicie tak kurwa się spóźniać? Tak kurwa spóźniać? Potrzebuję, żebyś ze mną coś tam potrenował. Potrenował? Walkę musisz poćwiczyć przed wielkim turniejem. Muszę poćwiczyć. Bierzesz udział w turnieju? Tak, ale niech to zostanie między nami. Nie chciał, żebym dowiedział się o tym nieodpowiednie osoby. Nieźle, szefie, dasz im popalić. Szykuj się, pora na pojedynek. O kurwa, jak to pora na pojedynek? Ty, no przecież jak ja napierdolę szefowi, to mam przejebane, mi się wydaje. A to co to jest właściwie? Aha. Było tego. Oś tu. Ja mam chyba to przegrać in general, albo jakby wejść do areny, tutaj w sensie do zielonego pola i dopiero mu skopać dupę. Nie wiem czy widzicie, ale... A nie, coś tam mu robię, ty. Ale to jest... Szef jest szefem, ty. Szef jest szefem. No gdzie uciekasz przecież? Odchędosz się kurwa ode mnie. To było po...
To było potężne psiknięcie, naprawdę nigdy chyba takiego nie miałem. O kurde. A, unik. O, faktycznie, ja ciągle zapominam o tych unikach. Jak mam udać na łuczkę, kurwa, z czym? Mieczem? Dobra, styknie, cholera twardy się wykawał chama. Ja mieście z kolei coś gadają, że próbujecie nagle zebrać dużo złota. Brzmi trochę jakby się sami się szykowali na ten turniej. No wiesz. Aha, to by było coś, szefie. Próbujemy po prostu zebrać złoto na Rydwan. Wiesz, szef, na nielegalne wyścigi. Nielegalne wyścigi? Nasza dwójka zawsze ma najdurniejsze pomysły. Ale nieważne. Ważne jest z kolei to. Były członek naszego gangu kombinuje coś za moimi plecami. Nie lubię kombinowania. Ktoś musi zapłacić. Dostać go do rzeźnika. Okej, okay. Dorwi nie. A ty, buddy, poćwicz ze mną strzelanie. Ha. No dobra. Czyli Dorwi nieposłusznego gangusa. Kurde, teraz będę miał katar po tym siknięciu. Wszystkie drogi oddechowe odblokowały. Nagle się zorientowałem, że mam takie coś jak drogi oddechowe. Nie zgadnę. Tyś od Herba? Bez strachu z siebie. Nie jestem zaskoczony, ale myślę, że tym możesz być. Brać go, chłopcy. Przydałby się jakiś ładunek wybuchowy TNT na przykład. Czemu mnie strażnicy biją? A wszyscy mieli wyjebane na nich, tak? Nie wiem. Jak gangus zwiał? Co? Ty, ale skamas! Kurde. Chyba, że czyli w misji muszę mieć jakby. Oni muszą mnie napierdalać, w sensie policja musi mnie gonić chyba w misji, wiesz, ogólnie. Nie chcę robić tego przy policji. No złaź z tego z konia przecież. Ja pierruper. No to z buta lecimy. Kondycja. Jeden punkt chociaż dałem w tą kondycję. Nie jest aż tak najgorzej. Można w ogóle zapisywać? Nie można, nie? To jest, wydaje mi się, głupie. Powinien być saving, żeby mógł być robiony tak o. Ale dobra. A, to jakieś boby są w ogóle. A, bo on ucieka jakby. Oj. Niedobrze, bardzo. On ucieka. Co to? A, faktycznie, czyli wtedy zwiał naprawdę jakby? Nie rozumiem. Okej. O, nie! Proszę! Piksel, piksel. Muszę się na wóz spieprzyć, okej. No, dawaj, dawaj, dawaj. Elegancko i zgarnij ciało gangusa. No dobra. To, że mamy na mapie zaznaczone. Elegancko. Jest ciałem do rzeźnika. Kurde, czemu wyście tak daleko wszystko robicie? Co to w ogóle za czaszka kosmity jest? Tutaj idealnie jestem z ciałem, to do jakiegoś kurczę rzeźnika muszę. Pierogi. Dobra. I myk. Mr. Butcher. Herb się przysłał, tak już widzę. Będą z tego tłuściutkiego mięsa przepyszne mafinki.
Co? Nie masz takim wegusem. Wpadnij później. Mogę mieć dla ciebie robotę, chłoptasiu. Ty, to zostało nam tylko... A nie, bo jest jeszcze... To jest jakby jeszcze misja się nie skończyła, okej. Kurde, najgorsze jest, że nie mam HP w ogóle. A, że jak nie mam HP, to powinienem rozwalać beczki i jeść to, co tam jest, faktycznie. Teraz mi się przypomniało, nie? Że tak się... Rozwalasz beczki i jesz po prostu stamtąd. Bo widzę coś na czerwono, to jakieś chłopa. Nawet dwóch. Ty... Nie mów, co ty robisz, chłopie? Coś ty. Nie podoba mi się to. To nadal tamta ekipa, oni już tu mnie gonili. Dawaj, jakieś konia chciałbym znaleźć. A, to też misja w sumie. Staro, moje włosy z herbem dzisiaj. Poryło cię? Przerobili nas na hemdożone mafinki mięsne. Kiedy zorientujesz się, że go okłamaliśmy. Luzuj, będziemy martwić się herbem, jak już się uda nam dostać na turniej. Aha, bo my idziemy na ten turniej jednak. I po to nam siano było, tak? Bo pamiętam, że siano miało zostać zbierane tutaj, ale nie pamiętam po co w sumie. Dobra, idziemy z jedną misję walność, takie szybkie dzisiaj odcinki. Mam nowe ulepszenie. Gdzie są umiejętności? Ja bym z tego konia nie spadał najlepiej. Jest totalnie miodzia. Później? A później się zastanowimy. Możemy zrobić wyścig i w sumie się ścigać. Czy my chcemy się ścigać? Szczerze mówiąc nie. To taka nudna minigierka, na raz była spoko, ale później to nudy. Mam jakieś misje przy cmentarzu. Zobaczmy zatem więc. Gorączka sobotniej kosy. Znalazłeś to, czego szukają wśród umarłych? A nie, nie jesteś z gangu plażowników. Ale wyglądasz, jakbyś był martwy w środku, nadasz się. Jest taki chłysek, który ciągle zapycha mój ulubiony wychodek. Masz wóz, stoi, wystarz go, aż się obsra? Kosa. O! O lol. No w sumie śmieszne nawet. W sensie nie wiem, czy to co robimy jest śmieszne, ale śmieszne, że... No fajnie, spoko, mamy kosę tutaj, tego, owego. Ty, chyba tu się zrespiliśmy, nie? Ja mam pamięć fotogeniczną dość mocno. Więc jestem dość przekonany, że tu się zrespiliśmy. A wreszcie jakieś żarcie zjem, bo jest tragedia. O, już tam życia. Zyskaliśmy. Witam. Co naciskając? Co nacisnąć? Halo? Jak mam go wystraszyć? Halo? Myślałem, że tak trzeba, no. Wczytaj, wczytaj. God damn it. Ty, no bo tu jest... Przestrasz... Siana naciskając. Naciskając co? Się nie pisze. Straszny skamas. I w ogóle wydaje mi się, że kosa to już będzie moja ulubiona broń. Chociaż... No to tak na raz trzeba skosić. Miałem kiedyś taką kosę i używałem. Tą drogą. Ty, no dobra, czyli hita mu nie sprzedajemy. Spacja? Nie. E? Ry. Q. U. F. G. H. J. D. K. Nie. M. Nie. N. B. V. C. X. 1.
Alt, Control, Shift. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Buu! Stój, nie przejdziesz, kurwa. Co mam kliknąć, ty? Ale chłopiec, kurwa, strong, silny. Który przycisk? Halo? Kurde, zbugowany jest, ty. To nie, to nie, ten przycisk też nie. To nie, tu z pacem robię, kurde, taki doskok. Chodź tu. Kurwa. Wystarczyłem cię? No to wydupce. Dobra, nie robimy tej misji, bo jest bugowana, no. Anuluję zadanie i wbijamy się do tego. W sumie nigdy gównem nie rzucałem, ty. Poka. O. Taktyczny knockout z klocem. Dobra, czyli tą misję sobie po prostu odpuścimy. Dawaj, dawaj, no kurde. To miecz trzeba wziąć bardziej. To jest główna misja zaraz, więc w sumie do niej pójdziemy. To zawsze jak odpalasz misję, to się chyba anulowało, nie? Że cię gonili. Humankind is the greatest lie. Co poza ciebie, więc najpierw zgubmy. Kurwa. Nie spodziewałem się takiego obrotu straży. Jak to najpierw zgubmy? Obrotu spraw. Najpierw zgubmy straż. No, wchodź na tego konia, no. Dobra. Jest jak jest, widzowie. Oj, bliżej. Znaczy bliżej. Coś śpiewałem. Nie to samo, pewnie Barker. Teraz trochę ciężko się słucha. Ty, wszystkie miecze mi ukradli. Ale kwaśno, kumasz to, że nie mam miecza tylko z tego? Muszę się bić? Miejskie mordobicia ascetów. Ty. Poczekaj. Wielki turniej. Aha, nie, dobra, chuj z ascetami. Nie, chciałem sprawdzić, bo ostatnio, słuchajcie, powiem wam szczerze, tylko nie pamiętam. Dobra, Mondralo, a to może potrenuję. W mieście funkcjonuje coś w rodzaju klubu walk, tam się udaje. I MMA jest robione, poczekaj. Ostatnio przerzucam się, słuchajcie, na Asatru. Jestem Asatrem. I tak się albo bardzo podobne słowa. Nie wiem, czemu wcześniej nie asceta. Znaczy, słyszałem to z 1000 razy. Asatru nie słyszałem, dopóki o tym nie przeczytałem. Faktycznie, ale asceta i asatru brzmi bardzo podobnie. Idziemy na wielki turniej MMA. Podziemne walki w średniowieczu. Dobra, wydupcaj. Powinniśmy spotkać jakiegoś zawodnika MMA i KSW na przykład, nie? Mamet Halidow czy coś. Kto tam jeszcze jest? Jestem, ja nie wiem, ten chłop. Jak on ma? Czy lubi zwierzęta, jest satanistą. A nie pamiętam nazwy, bo ja się tak nie znam za bardzo. Ej ty, pilnie potrzebuję zawodnika. Nie lubię być rozpoznawalny. Spokojnie, po prostu słyszałem, żeś kawał twardziela. Chcesz to udowodnić, wejść na ring? Spróbuj się w naszym turnieju. Pewnie czemu nie, zawsze fajnie dać komuś w ryja. Hihihi, powodzonka. Okej. Okay. Amy i pany, zagrzejta brawami naszego nowego zawodnika. Buu.
Success bo jakby przejdzie w naszym weteranem Tylerem. Pamiętajcie, to będzie walka tylko i wyłącznie na piąchy. Nie wypada umierać bez żadnej bizny. Spokojnie, coś ci załatwię. Raz, dwa, trzy, lejta się. Gotów? Dobra. Dobra. Pyk. Rozbijamy gardę frajera. I od razu lewy, garda. Garda rozbita, musi zostać. O, to jakiś bobys, kurwa. Walimy tylko potężne ciosy i chłop będzie po prostu na ziemi cały czas leżał. Ciema, ale jesteś giga koksem weteran? To chyba ty. Ale że ty weteran? Weteran chyba dostawania w pierdolu. I mamy zwycięzcę, zaraz jak to. Ale ty jak ty miałeś, przecież to był nasz absolutny wymiatas. Coś się nie podoba? Nie, idziesz by. Zaciłem sporo złota, ale to nic. Daj znać jak będziesz gotów na następną walkę. Ty no, in general, to jestem teraz, no. Mordobicie assetów. Następny ludzie busto, czy który słabo ma tyle włosów co na... Co? Który słabości ma tyle włosów co na głowie, czyli że zero. To się zgadza. I miażdżący fenomen MMA. BDSM? Bardzo duża, sroga maczuga. Umywacie. Pamiętajcie chłopcy, żadnych kłucz. Poza tym wszystkie chwyty dozwolone. Start. Ty, co to odpierdalasz? I czemu ty mnie bijesz, kurwa? Co to? Ty! Czemu chłop mnie... co jest? Co to kurwa za kamaz? Czekajcie, bo mnie pika. A to pewnie pika, bo się wyłączyło pewnie, tak? Dobra, może sprawdzę. Dobra. Tak jak mówiłem, nic się poważnego nie stało. Ty, poważne to jest kurwa to, że ja nie mam miecza, chłopie. Jak ja mam chłopa pokonać? Nie można skusy? No jak to przecież? To jak ja mam go pokonać? Co to jest w ogóle? Chłopce spało, mnie bije, no. Kamaz giga. Nie można skusy? No dobra, to przepierda... No kurwa, no nie można. No co odzys? Jak to porażka zaraz, tam porażka. Dobra. Próba numer ostatnia. Zobaczymy. Jak nie, to będę musiał dygać z powrotem i znaleźć jakąś pałkę. Ty, a czemu ty bijesz z pięści? Teraz. Nie rozumiem nic. To jakiś inny chłop z In General. Szkoda, bo myślałem, że to takie napisane... Napisani są chłopy, że wiadomo kto, który to który. Czemu mu nic nie robię? O, ty, nawet mnie trafił. Kurde. I myk. Dobrze, trzeba to snajmingować. I myk. I myk. I tak rozumiem, będę teraz 2 minuty, tak? Stał tu i go bił. Potężnymi lewymi. O! On wstał, chłopie. Asceta wstał. Ale giga nudy. A to jest misja główna, musimy ją przejść. Nie, że jakiś turniej se gra w tego. Nie, misja, którą... Faktycznie misja, którą... Wypada tutaj przejść. Dawaj, dobi! Uuu! Chciał mać.
Jak żeś ty to zrobił? Miałeś przegrać. Tak czy siak, następną walkę stoczę z aktualnym czempionem. Postawię życiowo oczekności, że cię zmiażdży. No dobra. To jestem gotów, ostatnia walka. Tylko proszę, proszę nie bij. Pora na wielki widał, zadziwiająco potężna łysa pała zmierzy się z naszym niepokonanym czempionem Umfem. Umf? Umf. Ostatni dźwięk wydany przez wszystkich, który Umf przebił swoją dzidą. Co? Oj, niedobrze, kurwa. Bardzo niedobrze. Jaką swoją dzidą, że przebił? Ale to będzie trudny pojedynek, widzowie, bo ja nie mam za bardzo... Ja mam kurwa pięści, on ma dzidę. Ciężko będzie bardzo. Co to przejść bezbłędnie? Na niego się nadziałem, ale udało się. Jest szansa, jak się uda. Kurwa. To będę z siebie dumny. Pewnie się nie uda. Ajajaj. Karamba. Nie no, ale ty, powiem wam szczerze, że ubijanie tego chłopa z dzidą na pięść to jest jakaś tragedia, no nie, no nie będę tego przecież pół godziny na tym spędzę. No potrzebuję miecza, kurde. Słuchaj. Łazisz z konia, tak o. Piętki. I słuchajcie, lecimy do... Gdzie lecimy? Do bazy, nie? Znowu pod my mapę klikam. Jest baza. Czemu nie mam w ogóle... Czemu nie mam domu zaznaczonego, w sensie? Aha! O kurde, bo jestem w trakcie misji. Jak skończę misję, to będę musiał zrezygnować ze wszystkiego? God damn it, ja potrzebuję broni jakiejś fastem. Ja tu znaleźć jakąś broń. Tutaj? O, pierchruper, widzowie, no nie wiem, ty. Wydaje mi się, że w domu była, nie? Ale gdzie jest dom? Kurde, dom chyba po lewo. No oczywiście, dom chyba jest po lewo. Widzę tutaj. Może znajdziemy chyba. Wiem, że też na dole jak kupowałem dom, no to tam było też, nie? Jak na dole kupowałem, słuchajcie, broń, to... Czy dom, to była przy okazji broń. Tu jest nasz dom. Ale nie widzę żadnej... O, jest... A, bo wystarczy dechę rozwalić, żeby mieć, kurczę, kija. Dobra, spróbujemy go pokonać kijem. Mam nadzieję, że nie będę musiał znowu później teraz, jak przegram, to szukać od nowa kija, tylko jakby będę miał już go w eku. Lecimy. Ostatni chłop został. A, zadriftowaliśmy. Tu. Dobra, słuchaj. Twój champion dostanie na dziurę tego. Jak to z BDSM walczę? Tyle? Aha, teraz dopiero z czempionem. No nie lubię tego czempiona z dzidą. Wolałbym mieć miecz albo coś. A mam kuszę. Jeszcze specjalnie tu kuszę postawić, tam jest miecz czy coś.
O, ty, pół chapy mi ściągnął. Na hita. Na plecy, roll. Ale kurwa, genialne to było. Żeby teraz się nie wypierdolić, jesteśmy zwycięzcami. No kurwa, to znaczy, he, mam zwycięstwo. Nagrać się gorącymi, pieprzonymi, niezasłużonymi brawami rytującego. To mnie jesteś siebie, wszystkie pieniądze, żem przez ciebie stracił. Masz swoje nagrodę i zejdź mi z oczu. Tak dobrze się zbawiłem, aż zapomniałem, że jeszcze mi za to płacić. 600 sztuk złota. Nie wiem, czy dużo. Dostępne nowe ulepszenie, pod kim mam ulepszenia. I możemy coś wykupić. Co by tu? Trafienie kupę spowalnia przeciwnika. Maksymalny zapas bełtów. Ja nie traci zebranej broni po tym, jak złapią go strażnicy. To jest fajne. Więcej amunicji i złota. Poziom poszukujemy, ale szybciej w lesistym terenie. Bardowie kosztują o 33% mniej złota. A to bardów ja mogę kupić jakoś? Większa maksymalną wartość punktów życia. W porządku. Maksymalne obrażenia. W porządku. Przeżywam śmiertelny cios. Jednym punktem życia. Wydaje mi się, że wujek na komendzie to jest umiejętność, którą muszę sobie tutaj wykupić ewidentnie. Moi drodzy, a my widzimy się, słuchajcie, pamiętajcie o tym, że codziennie, więc równie jutro z tej serii żegnam was. Przypominam, zostawcie lajka, wpadnijcie na Twitch, Twitter, Instagram oraz mój drugi kanał vlogowy. Tam zobaczcie sobie Rewinda, moi drodzy, a my widzimy się jutro. Życzę wam miłego dnia oraz słuchajcie, miłej nocy. Do zobaczenia oraz trzymajcie się ciepło. Cześć.